Także mówię ci, wielka wiocha na pociąg. Pojechałam do tego Auchan na Jubilerską. Przecież Auchan to jest w ogóle sklep chiński. Tam jest bardzo wielki porządek, bo tam do kas to nie ma kolejki. Spotkałam też moją znajomą, która na Bielanach, ona mieszka, ale no, taka nie młoda kobieta, ale tak bardzo ładnie się trzyma i ona na Bielanach mieszka, bo ja mówię, że u nas tutaj kiosk zamknięty na Saskiej, a ona zaczęła się tłumaczyć, że ja przecież przez Saską nie jeżdżę, ja nawet nie wiem, gdzie jest ten kiosk, gdzie jest ta Saska, bo ja mieszkam na Bielanach. Także ludzie są tak jakoś wyobcowani ze względu na swoje potrzeby, są tak jakoś samolubni, że tylko o sobie myślą. No a przecież orientację to można mieć. Zawsze się o czymś wie więcej, a o innym się wie mniej. Bo wtedy, gdybyś o wszystkim wiedziała tak samo szczegółowo, to byś miała śmietnik w głowie. A jeżeli ty umiesz rozdysponować informacje, nawet kiedyś Hindusi, proszę ciebie, za filozofię, to nie uważali ilość wiedzy Bazar Szembeka, Bazar Różyckiego, Mydło i Powidło, tutaj Moherowa, Lewosławna, Warszawa, tylko sposób przyjęcia tej wiedzy, poszufladkowanie tej wiedzy, rozumiesz? Tak Hindusi uważają filozofię za tego rodzaju wiedzę, nie wiedzę w ilości, ale wiedzę w jakości. Jak tutaj do tej wiochy przyjechała Nirmala Devi, największy autorytet moralny wszechczasów, no to oczywiście, że ludzie nie wiedzieli, kto to jest, ale być może ten plakat raził, bo papież przecież był tutaj i tylko mnie to zainteresowało jako głosicielkę Słowa Bożego, pionierkę, pionierowicz, że ci katolicy to byliby pewnie niezadowoleni, gdyby tak te plakaty porozwieszać po całej Warszawie. Owszem, wszędzie te plakaty były. No nawet Nirmala Devi do tej kobieciny, to jest taka tłustawa, ale ona staruszką już była i zacna rodzina, filozofowie i przywódcy polityczni Indii, Nirmala Devi. Nawet jakoś tak trzeba byłoby, dobrze, że są te smartfony, poczytać, bo tam jedna taka znajoma, podobna do tej Zofii Maciąg, podobna do mojej matematycy, podobna taka inteligentna twarz, też taka już poorana zmarszczkami, ale siedziała w kącie na tej mazowieckiej. Ja mówię, witamy moją kochaną filozofkę. I ona mówi, że ona wyszła z tej grupy, bo każdy sam dla siebie jest mistrzem. O, to mi się tutaj podoba. No ale widzisz, tam były tłumaczone wykłady Nirmali Devi i ona tłumaczyła z języka hindi, z języka angielskiego, no i z polskiego na nasze, jak ktoś przyszedł. Przecież wiadomo, że w Warszawie tutaj mieci być, mohery mają system konsumpcyjny, te msze im nic nie dają, mieci być i kładą to tak jak mareczek do worków, co jest obrzydliwe, no to więc dlatego właśnie by te msze się przydały, żeby człowiek dał się uduchowić i jakoś tak, żeby był no, lepszym nawet tym katolikiem, tym, kim jest, bo przecież tu jest system rzymsko-łaciński, tu nie ma tych prawosławnych ludzi, ani mormonów, ani ewangelików, ani już też i świadków Jehowy. Mormoni też kiedyś chodzili Nowy Świat podwójnie, piękne garnitury, piękne krawaty, z Biblią, mieli Biblię, Księgę Mormona, ale gdzie tam katoliczce, po co katoliczce Biblia, jak ona nie wie w ogóle, co to jest. No, to najpierw tę Biblię trzeba mieć, a potem dopiero ona może nie wiedzieć, co gdzie dokładnie jest. No to od tego nie ma sprawy. Jest studium. Tak jak ktoś tutaj dzisiaj w radiu mówił, że mamy problemy, tak? Ale je rozwiązujemy. Mamy problemy, ale do tych problemów pozytywnie podchodzimy. No, ale jeżeli tutaj, w Warszawie, zabierali ludziom mieszkania i te mieszkania sprzedawali, widzisz, już jednego sędziego aresztowali. Sędziego, adwokata. Jakie to dziady chciwe muszą być, żeby ludziom zabierać mieszkanie bezczelnie. Pracodawczyni, kierowniczka jej tam coś tego obiecała. Obiecała, ale no może, ale też ją oszukała, bo wzięła pieniądze, a te pieniądze nie poszły na to, tylko na co innego. I to powinno być uczciwe, prawda? No, także więc, właśnie wtedy, kiedy tych żebraków katolickich jest to trzeba do więzienia powkładać. Pojadę do tego Bogu jeszcze zobaczę. Jest do 8 do 9, dzisiaj nie ma tak do rana, bo to się nie wie.
to jest siódma dochodzi. No siódma tak do dziewiątej to akurat. Za godzinę? Na dwie. Jak do dziewiątej to się... No ale trzeba jeszcze dojechać. Warszawa wielką wiochą, ogromną. Kiosk zamknięty. Ja też tu sobie mogę, wiesz, dowodować kartę, ale ja raczej wolę nie ryzykować. Bo wiesz, tu się wszystko psuje, nic nie działa, gówno w Polsce. A,